Hołd pamięci oddaje zarząd gminy. Hołd pamięci oddają kibice Legii Warszawa. Hołd pamięci oddaje Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Zastępca Waldemara Banaszek. Pana wiceprzewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Adama Wojtyla. Pana radnego powiatowego Janusza Czarnogórskiego. Witam wszystkich, panią dyrektor biblioteki w Tłuszczu, panią Bogumiłę Boguszewską. I witam wszystkich samorządowców, nie wiem czy wszystkich widzę, witam wszystkich obecnych Państwa za to i dziękuję za to, że jesteście tutaj z nami. Po wykładzie odbędzie się oprowadzenie po wystawie pod tytułem Dawny Tłuszcz. Ta ekspozycja przedstawia przedwojenne fotografie, dokumenty i przedmioty związane z naszym miastem i życiem jego mieszkańców. Nie byłoby tej wystawy, gdyby nie ciężka praca członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej oraz szczodrość właścicieli oryginałów, zdjęć i dokumentów. Dziękuję za kilka dni naprawdę wytężonej pracy przy organizacji wystawy. Członkom Towarzystwa, pani Annie Jaworskiej, Waldemarowi Wojtyrze, Klaudiuszowi Maselewskiemu, Mieczysławie Kasce, Monice Jusińskiej i Waldemarowi Matejakowi.
Dziękuję burmistrzowi, zastępcy burmistrza Centrum Kultury i Rekreacji i Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, firmie Golden Print oraz mieszkańcom, którzy udostępnili swoje fotografie i materiały. Pozwólcie Państwo, że też przeczytam nazwiska tych osób. Pani... Jadąc tutaj do Państwa, zastanawiałem się, jak w ciągu pół godziny można powiedzieć o przełomowych dniach, które nas blisko 100 lat temu wyrwały z bardzo niebezpiecznego położenia. Ale tutaj jak wyszedłem zobaczyć, jak to jest Państwa, pięknie umundurowana, zobaczyłem tyle młodych twarzy, tam uczniowie szkół chyba też biorą udział. Pomyślałem sobie, że zamiast przypominać Państwu to, co znacie z podręczników, fakty wielkich wydarzeń, bitwy, ja postaram się w ciągu tej pół godziny, jaką mam do dyspozycji, pokazać Państwu te przełomowe dni, tak jak to odczuwał ten, który był wtedy najważniejszy. Prosty żołnierz. Nie wódz, ale te setki tysięcy żołnierzy i po części społeczeństwa. Czyli odejdziemy od tej wielkiej polityki, o tym, czy Lloyd George powiedział tak, czy inaczej.